Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zgodnie z obietnicą pokażę Wam, jak rosną moje domowe kwiatki, a przede wszystkim, czy skłaniferum, które pocięłam z takiej długiej, pojedynczej łodygi, wypuszcza korzenie, czy się ukorzenia i co się dzieje z rośliną mateczną od tej właśnie rośliny. Więc zaczniemy od tego, że pokażę Wam. To jest roślina mateczna. Zostawiłam jej tutaj dwa liście. I one, widzicie sami, nie są najpiękniejsze, ale nie o to chodzi. Chodziło o to, żeby z tej końcówki tutaj zobaczyć, czy nam będą wypuszczały rośliny. I już Wam pokazuję, co się dzieje z tą roślinką. Zobaczcie, tu była cięta, no i jest nadzieja, bo popatrzcie, tutaj, w tym miejscu, tu, hop, nie zoomuje się, o, teraz widać, w tym miejscu i w tym miejscu zaczynają wybijać pąki. I jest duża nadzieja, że z tego wyrosną nam tutaj łodygi nowej rośliny. To znaczy nowej, rozgałęzionej, rozkrzewionej. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że te aktywne pąki ruszą i będzie to fajnie rosło. A teraz pamiętacie, jak pocięłam to z koniferum i tutaj wstawiłam do takiego wazonu z wodą, z węglem aktywnym. Jedna z Was mówiła, że pocięła też tą roślinę, trzyma ją w wodzie od 1,5 miesiąca i nic się nie dzieje. I powiem Wam, że po prostu dostałam tą informację już w momencie, jak moje skłaniferum pocięłam. I trochę jakby mi serce stanęło, że oto stracę swoją roślinę. Ale popatrzcie, co tu się dzieje. Okazuje się, że moje skłaniferum postanowiło jednak wypuścić korzenie. I tu kiepsko to będzie tutaj widać, ale zobaczcie. O! Tutaj ma taki korzeń. Już. Delikatnie odłożę. Zobaczymy, czy wszystkie te sadzoneczki wypuściły. Może ja je tak wspólnie wyjmę, żeby ich nie uszkodzić. No i zobaczmy. Coś tu się dzieje, kochani. Coś tu się dzieje. I ja to po prostu jedną ręką i tak. Tutaj może korzeni specjalnie nie widać. Ale jest stożek wzrostu. Tu się wytworzył, to się chyba nazywa kalus. No właśnie, mój mąż sobie wymyślił, że teraz będzie kosił trawę. Słuchajcie, wiele osób pyta, czym podlewam moje domowe kwiaty. Więc
Przede wszystkim woda. Woda nie powinna być z rurociągów miejskich. Jeżeli nie mamy własnej studni, wtedy dobrze jest wodę nabrać wcześniej, żeby odstała, żeby tam się ulotniły z niej te wszystkie chlory, to wszystko, albo ją przefiltrowaną wziąć, albo przegotowaną. I taką wodę, ja kupiłam sobie ostatnio taki ekologiczny humus, klik, klik, piszę, dlatego że tu się stosuje tylko 4 pompki na taką konewkę. Tutaj jest chyba około 2 litrów wody. I takie małe opakowanie starczy na 75 litrów wody i stosuje się to do każdego podlewania. Ja to stosuję już gdzieś od miesiąca, bo wcześniej miałam takie, wiecie, w takich butelkach takie żele, gdzie się tam nakrętki wlewało do tego, a teraz stwierdziłam, że wygodniej. Nie muszę pamiętać, czy ostatnio dodawałam, czy nie dodawałam, bo to się dodaje do każdego podlewania, więc popatrzcie, ja tutaj do takiej konebeczki tylko raz, dwa, trzy, cztery takie pompeczki zamieszam i podlewam. Dzisiaj powinnam posadzić do ziemi, no i pewnie tak zrobię, ale to później. A teraz pokażę Wam moje częściowo spełnione marzenie. Mówię, że częściowo, bo to jest kwiat, którego bardzo chciałam mieć i w końcu udało mi się go kupić w zeszłym roku w OBI. I to była roślina, powiem Wam, gdzieś może 1/3 z tego, co teraz Wam pokażę. A jest to kaktus dżunglowy Anguliger. Zobaczcie, jak moja roślina wygląda dzisiaj. Jak dla mnie jest piękna. Jest piękna, ma takie nietypowe, to są chyba łodygi, które udają liście, nie jestem pewna, ale zobaczcie, tak pięknie powycinane. On ma, o, zobaczcie, jakie długie pędy ma już tutaj. Z tych pędów wypuszczają też boczne pędy. Ja jestem zachwycona i przyznam się bez bicia, że ja nie przesadziłam tej rośliny po zakupie.
Trochę się bałam, że no bo z sukulentami to mi tak średnio jest, no tak jakoś nie do końca mi to wychodzi. Ja zauważyłam, że on całkiem nieźle się czuje w tej ziemi i, co ważne, doczytałam, że anguliger nie lubi mieć dużej doniczki, że powinno się go przesadzać dopiero w momencie, jak doniczka już ewidentnie jest za mała i on po prostu z niej wyłazi. A dlaczego powiedziałam, że to jest moje do połowy spełnione marzenie? Dlatego, że doczytałam, że te kaktusy przecudnie kwitną. Kwitną bardzo dużymi kwiatami, nawet do 20 cm średnicy i mają bardzo piękny, intensywny zapach. Ja nie wiem, czy w środowisku domowym taki kaktus jest w stanie zakwitnąć. Jeżeli ktoś ma anguliger, czyli tak zwany kaktus dżunglowy, który mu zakwitł, dajcie proszę znać, bo jestem bardzo ciekawa, czy to jest w ogóle możliwe w warunkach domowych, no bo wiadomo, w dżungli to są rośliny, które porastają korzenie, pnie drzew, w koronach drzew rosną, na tej samej zasadzie co storczyki, ewentualnie paprocie i one tam mają idealne warunki, bo tam jest bardzo ciepło, bardzo wilgotno i mają rozproszone światło. Trudno w domu uzyskać takie warunki, jak ma to w środowisku naturalnym, co nie zmienia faktu, że ten akurat, ta roślina u mnie chyba czuje się w miarę dobrze, bo naprawdę od zakupu ona bardzo dużo urosła. Nawet był taki moment, że jej chyba ze dwie takie łodyżki, nie wiem, czy się ukruszyły, czy po prostu za długo czekałam z podlewaniem, trochę uschły i musiałam je oderwać, ale ona po prostu rośnie, wszędzie widzę takie małe punkciki odrosty. Czasami mnie, kochani, kusi, żeby odłamać taki jeden fragment, bo ta roślina, nie wiem, czy uda mi się to pokazać, ale ona co jakiś czas na łodygach ma, o, zobaczymy, czy tutaj będzie to widać, takie korzonki, tu gdzie moja dłoń, nie wiem, czy to widać, takie korzonki. I sądzę, że gdyby się w tym miejscu tą roślinę odłamało i wsadziło do ziemi, to będzie rosła, ale póki co ta tak mnie cieszy, że nie mam zamiaru jej łamać, bo widzę, że ona się i tak pięknie krzewi, a ja jeżeli rośliny rozmnażam, to najczęściej po to, żeby taką roślinę zagęścić. A ta wydaje mi się dość już gęsta. Aha, zobaczcie te pędy. A w naturze to te pędy do kilkudziesięciu centymetrów dorastają, więc moja już też tutaj ma na pewno ta kilkadziesiąt centymetrów. Ona jest tutaj tak, jak ją kupiłam, w tej samej doniczce z taką zawieszką. Zastanawiam się, czy ją nie dać w makramę i powiesić ją gdzieś tutaj bliżej w salonie, bo ona w tej chwili rośnie mi w takim miejscu, gdzie mało na nią jest, mogę patrzeć, bo to jest takie pomieszczenie, które rzadko w ciągu dnia odwiedzam. I no chyba chciałabym się nią nacieszyć tutaj, bardziej w takim właśnie miejscu, gdzie będę ją mogła częściej sobie oglądać, więc chyba ją tu zawieszę w oknie kuchennym, bo ona w zeszłym roku tutaj rosła. No i też jej tutaj całkiem nieźle było, więc zaraz się zabieram i ją tutaj spróbuję w to okno powiesić. I tak myślę, że może zamiast tego haczyka umieszczę ją w makramie. Jeszcze raz proszę Was, żebyście napisali, czy komuś ten anguliger w domu zakwitł. Albo być może, że widział gdzieś w palmiarni
czy w jakimś, nie wiem, innym miejscu, takim bardziej przystosowanym, jak kwitnie ten anguliger. Udało się go powiesić w tej makramie, chociaż powiem Wam, że był to niezły challenge, bo te łodygi tego kaktusa są bardzo kruche i bałam się, że się ukruszą. Więc udało mi się go tutaj powiesić. No pod światło to może kiepsko widać, jak on tutaj fajnie wygląda, ale będę się cieszyła, będę go mogła doglądać bardziej i cieszyć się wszystkimi odrostami. Słuchajcie, jest ich tyle i cały czas jeszcze następne wypuszczają. O, widzicie? Tu są te korzonki, o których Wam mówiłam. No i znowu się nie zoomuje. O, moment. O, teraz. No i... Tak bym chciała, żeby mi zakwitł. Tak wygląda teraz miejsce po wycięciu tego idlaka. Tu wsadziłam hortensję. Ona będzie czerwona. Tamta tak samo. Tutaj jest też hortensja. Tylko jedne są bukietowe, jedne rabatowe, więc... ogrodowe, więc nie wiem, które, ale ta niby tutaj ma kwitnąć na taki kolor biało-różowy, więc zobaczymy. Tu mam w donicy jeszcze taką hortensję, która jeszcze mi do tej pory nigdy nie kwitła, ale podejrzewam, że dlatego, że ona była tutaj tak poosłanięta przez ten cały krzaczor brzydki, żeby coś już kwitło, więc wsadziłam super tunie tutaj, takie jaśniutkie, o, no i tak sobie pomyślałam, ta donica tu stoi, tak sobie, słuchajcie, pomyślałam, że może w tą donicę, może, kochani, w tą donicę wsadzę, wsieję w sumie nasturcję pnącą, co ona by tutaj tak, wiecie, tak by tutaj schodziła, więc wezmę sobie tutaj troszeczkę tą ziemię, spulchnię wokół, no i posieję te nasionka, no co tam, ryzykuję, nic nie ryzykuję praktycznie, więc o, to wyciągam tutaj jakieś kielsko, no i sieję, zobaczymy co wyjdzie. Bo one na dół będą schodziły, więc tej hortensji nie będą przeszkadzały. Wsieję tych ziarenek więcej, bo nie wiem, które wyjdą, które nie wyjdą. Najwyżej potem przerwę i zobaczymy, co to wyjdzie nam z tego. Teraz poprzykrywamy nasionka. Tofi poprzykrywamy. Pochowamy do ziemi. O, może tak lepiej pojedynczo.
poczekam, co z tego wyrośnie. Jak widzieliście, udało mi się wygospodarować tutaj chwilę relaksu i zaczęłam szyć broszkę takiego słonecznika tym razem. No to oczywiście teraz musi być wycięte, podklejone, przyszyte zapięcie, obszyte w koło, więc sporo jeszcze pracy mnie przy niej czeka, ale tak mi się wydał taki wiosenny, zresztą jedna z Was mi podsunęła taki pomysł, za co jestem bardzo wdzięczna, bo bardzo przyjemnie mi się tego słonecznika szyło. I mam nadzieję, że jak go skończę, to będzie ładna broszka. Mam nadzieję, kochani, że miło spędziliście ze mną czas. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli lubicie go oglądać. Do łapeczek w górę, komentarzy. A ja życzę Wam, kochani, miłego dnia i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!